są różne techniki zbierania doświadczenia. Niestety, żeby stać się jednym z najlepszych na świecie w poszczególnych dyscyplinach, czasami te doświadczenie, zbieranie doświadczenia mogą być w cudzysłowie bolesne i mogą, wiadomo, jeśli jedziemy wolno i podróżujemy sobie turystycznym tempem, jest duże mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy i duże mniejsze prawdopodobieństwo, że niedociągnięcia wyjdą. Nie może tak być, że razem z Maćkiem będziemy podejmować ryzyko. To ryzyko musi być oczywiście skalkulowane, ponieważ sporty samochodowe nie są... jakieś ryzyko się wiąże z uprawianiem ich, ale to ryzyko musi być kontrolowane i na pewno doświadczenie Maćka, zgranie się, które Maciek podkreślił, sądzę, że przyjdzie dosyć łatwo, będzie bardzo ważne, ale to stopniowo będziemy w stanie ocenić i będziemy stopniowo w stanie ocenić, jak szybko będziemy mogli podróżować, w cudzysłowie dosyć bezpiecznie, ponieważ jest to najważniejsze. My startujemy teraz w najtrudniejszych rajdach Mistrzostw Świata i na pewno będziemy mieli duże wyzwanie, które nie będzie tylko, jeśli chodzi o wyzwanie, żeby przejechać jak najszybciej ten OS, tylko będzie to wyzwanie, żeby ten OS przetrwać, żeby dojechać do mety, żeby dbać o auto, żeby zobaczyć, jak się zmieniają warunki na drodze, a te wszystkie rzeczy, tak jak powiedziałem, wyjdą w praniu, nie ma żadnych symulatorów, tak jak jest na przykład w Formule 1 i niestety, ten sezon jest poświęcony tylko i wyłącznie nauce.